Wypełnienia amalgamatowe to są tak zwane czarne plomby, srebrne, natomiast tylko kolor jest srebrny. One składają się w większości z metali ciężkich i w przeważającej części z rtęci. Rtęć jest drugim szkodliwym po plutonie pierwiastkiem, który wpływa najbardziej negatywnie na zdrowie człowieka. Więc tak, badania, które są przeprowadzane, a ostatnio coraz częściej i jest tych badań coraz więcej, wyraźnie wskazują na to, że plomby te są szkodliwe. Bardzo ważne jest zachowanie prawidłowej procedury przy usuwaniu tych wypełnień, ponieważ takie zwykłe usuwanie może się okazać, że jest bardziej szkodliwe dla pacjenta niż pozostawienie tej plomby. W związku z tym, że rtęć podczas użytkowania tego wypełnienia wydziela się w niewielkiej ilości w stosunku do tego, ile jest jej wydzielanej w trakcie usuwania. Dlatego bardzo ważna jest odpowiednia procedura. Pacjent ma możliwość zapytania lekarza, czy używa tak zwanej procedury SMART. To jest bardzo skrótowa nazwa, natomiast ona zawiera w sobie pewne elementy niezbędne do tego, żeby to wypełnienie było usunięte w bezpieczny sposób. Jaki? Pacjent ma mieć podawany tlen w trakcie zabiegu. Dentysta ma mieć założoną maskę. Ma być odpowiednia filtracja gabinetu. Zęby pozostałe i śluzówki mają być zabezpieczone materiałem, który nie będzie powodował, że ta rtęć się wchłonie do organizmu. Ten materiał to jest najczęściej guma bezlateksowa w formie koferdamu, która zabezpiecza śluzówki. Zabezpieczone są też oczy pacjenta, cała twarz i cały gabinet jest przygotowany odpowiednio do tej procedury. Informacje odnośnie tego, gdzie można taką procedurę mieć przeprowadzoną przy usuwaniu tych wypełnień, najlepiej znaleźć w organizacji międzynarodowej. Ta organizacja nazywa się IAOMT. Ona opracowała wszystkie parametry niezbędne do tego, żeby móc te wypełnienia wymienić w sposób bezpieczny.